Dzień dobry, Nexus Live. To jest kolejny quiz, w którym ja oraz moi chattersi będziemy zmagać się w jakby testach wiedzy na temat różnych tematów, jakie gdzieś tutaj są. Więc mam nadzieję, że będzie fajnie. Mamy 53 osoby mniej więcej, więc całkiem okej. Okay. Rozpoczynamy sobie giereczkę. Let's go! Przywitajcie Nexus Live. Okej, wybieramy jakieś te Pokémony, Overwatch, Ukraina, Grand Theft Auto, leśnictwo, harcerstwo. Jezu, język angielski, matura? O mój Boże, nie mam pojęcia. Nie wiem, dobra, weź, nie wiem, dobra, zobaczymy język angielski. O mój Boże. How much is the drink? Nothing is... How much is the drink? Nothing is of the peg, in the dark, in the nick of time. Nothing is on the house, in the dark. Nie wiem, nothing is on the house chyba. On the house to jest jakby, jak jakoś zakładasz. Jak się nazywa ten... co to będzie? Ja już będę wiedział. Archery, cycling, parachuting. Będzie hang gliding. What? Naprawdę? Finally I can do what I want. I'm as free as a owl, butterfly. Bird? Canary. Moi drodzy, odpowiedzią będzie oczywiście, jestem wolny jak ptak. Nieźle. Nie zobaczyłem, ja też wydałem, tamto było podchwytliwe. Mąż to nephew, uncle, niece, husband. Wąż to, moi drodzy, czym jest wąż, moi drodzy? Wąż, moi drodzy, to oczywiście, ja odpowiadam na sam koniec, dlatego wybieram tutaj husband. To jakby chyba każdy powinien wiedzieć w sumie, nie? Nephew. Nephew to był siostrzeniec, tak? A był ten. Jak przyjmować wirus Alacrity? Pobieżny niechęć Alacrity. Jezu, jest taki talent dla Outlaw Rogue'a. To będzie skąpliwość, niezaradność. Jestem głąbem. Concord was the passenger plane in the world. Fastest, slowest, cheapest, ugliest. Moi drodzy, Concorde to był samolot brytyjskich linii lotniczych, był najszybszym samolotem na świecie. Był samolotem tam, kurczę, ultrasonicznym jakimś, nie? Matematyka, Gwiezdne Wojny, Pierwiastki, Grey's Anatomy, Pokémony. Język węgierski, co to za rzecz? To było ciekawe. Wiedza zbędna, albo wiedza zbędna, albo co to za rzecz wybieramy. A nie francuskim, brytyjskim, moi drodzy. Brytyjsko-francuskim. Kto przebywa na Mygeto w Zemście Sithów? Jezu, wybraliście no ty wy chyba... Co to za planeta? Co wy gadacie? Nie wiem. Nie wiem, wybrałem jakiegoś tutaj, obojętnie. Jakieś Star Warsy wybraliście? Co za głąby? Co Sokół traci we wnętrzu Gwiazdy Śmierci? Oh my god, co on traci? On jak tam wlatuje? Wydaje mi się, że to była antena chyba, jak on tam się przyciskał, to on uderzył w coś, nie? Dobra, na razie idzie git w sumie, nie? Jak nazywa się ten krążownik? O Jezu, to wiem, że to jest krążownik tej federacji, Trade Federation. A Boże, Looker Hulk. Locker Hulk? Nie miałem pojęcia w ogóle. Kogo Leia wolałaby pocałować niż Hanna Sola? Kogo wolałaby... Kurwa, Łukiego, Luka. Luka, Łukasza to tam, wiesz. Łukasz to był tam, kurczę, całowany. Oh my god. Który z podanych aktorów pojawił się wcześniej w starej trylogii? Który z panów aktorów pojawi się, że... Jezu, co wy gadacie? Nie mam pojęcia. O! Let's go! Nie wiem, kto to jest. Natalie Portman? To nie, to było w tych. Ivan McGregor i Natalie Portman to są w tych nowszych, bym powiedział. W ilu częściach Staru pojawia się Chewbacca? Oh my god. O, to będzie... Ja myślę, że to będzie w 6. Fuck you. Niestety. All of them! 4. To znaczy, niestety. Ale się mnie, kurde, zgnoili.
Ale głupia kategoria wybrana, bym powiedział. Muzeum, WOS, wiedza o społeczeństwie, to może być bardzo ciekawe. Ja bym wybrał wiedzę o społeczeństwie, ci wszyscy pewnie wybiorą jakieś kurde głupie rzeczy. Dawaj wojsko, albo wojsko, to też może być okej. Okay. Jakieś głupie rzeczy. No, no wy jesteście pogrzani. Kto wam dał prawo głosu? Z jakiego metalu jest Kolosus? O Jezu, to jest ten gościu, co ma taki hełm z takim wizjerem. O, nie wiem, stal, uru. Organicznej stali, nie wiem, organiczna stal, fuck you, nie mam pojęcia, ja nie znam się na DC ani Marvela, nie, w ogóle nic nie wiem. Dobra, jaką postać z filmu Thor Ragnarok widzisz? No to jest Kratos przecież! To jest Kratos, moi drodzy, dziękuję bardzo Liwie, dziękuję bardzo Lili Monikła. No to no nikt nie chce. Jeden. To jest Loki, no. Chłopcze! Z Atreus był. Jaką postać z filmu Strzelnicy Galaktyki Volume 2 widzisz? Nie będzie Rocket. Oh. Nie, Craiglin? Kto to w ogóle jest? Ja nie mam pojęcia, nie oglądam takich rzeczy. Boże, tragedia. Absolutna tragedia. Jak nazywa się brat Cyklopsa? Oh my god, naprawdę? Dobra, i teraz będą cheatować w tym momencie, patrzcie. Patrzcie, będą tak cheatować. Wow, ale jaja. Cheaterzy. Dobra. Najgorszym wrogiem Petera Parkera w liceum był... Z Harrym Osbornem oni byli przyjaciółmi chyba, nie? To był ten Flash Thompson, no właśnie. To oni byli przyjaciółmi z Harrym Osbornem. Nawet nie. A, w dupie z tym. Jaką postać widzi się John Favreau w filmie Spider-Man Homecoming? Co wy mi gadacie, kurde? No nie wytrzymam, nawet nie powinienem strzelać, kurcze, wy wszystko wiecie. Wybieracie najgorsze kategorie, nie podoba mi się to. Jak ja miałem władzę, to było lepiej. Ale jak oddałem władzę ludowi, to nagle jest źle. O, come on! Dobra. Co tu mamy? Fame MMA, Brawl Stars, język japoński. Co to za zwierzę brzmi? Okej, okay. Let's go! Co to za zwierzę? Let's go! Let's go, let's go. Dum, dum, dum. Które zwierzę jest ssakiem? Kaczka, nietoperz, pingwin albo bocian? No to jest ciekawe pytanie, moi drodzy. No bo no to jakby jest tylko jedna dobra odpowiedź. Widzisz, że kaczka jest ssakiem. No, Pingwin, nie wstrzymam. Jakie zwierzę ma takie oczy? To, moi drodzy, będzie bardzo, bardzo włochate to zwierzę jest. Owca, byk, ja bym powiedział, że żubr. Pur? Myślę, że trochę inaczej, nie? Żubr, piwo, dokładnie. Co to za zwierzę? Wydra indyjska, wydra pospolita. Arirania? Foka pospolita. No to nie jest foka. Na wydrę to wygląda trochę dziwnie. Ja bym powiedział, że... Arianiara. No, no i fajnie, no. Arianiara, no kurczę. Dobra, dobra. Co to za zwierzę? Okej, okay, to będzie... Jezu, koziorożec kaukaski. Gaur. Żubr europejski... Jezu. Koziorożec kaukaski. Nie wiem, bawuł afrykański. Gaur! Jakiś gaur, Boże, masakra. Ale jaja. Dobra. Jakiego zwierzęcia ślad widzisz? Kura, sójka, bażant, kaczka. No to na pewno nie kaczka. Kura też raczej odpada. Sójka? Bażant? Bażant! Ale kozak. Dobra. Co to za zwierzę? Włącz! Jakie zwierzę ma taką płetwę? No oczywiście, że rekin, kurczę. Nie no, wieloryb. Nie, to są oczywiście orki! Orki. Orki z Majorki. Orki z Poznania. I ze Stalowej Woli. O Boże, Alex? Jezu, co to jest? Gra o tron? Test IQ, no to musi być, moi drodzy. To musi być... Musimy IQ tu ogarnąć, moi drodzy. IQ myślę, że to będzie totalnie... Totalnie, kurczę, kozak. Test IQ. To będzie... No, to... Co to jest?
Co wy żeście za kategorię wybrali? Gra o tron? No wy jesteście chyba niepoważni. Ja nie oglądałem Gry o tron. Kto towarzyszył Melisandre? Nie, na tym etapie to już mogę równie dobrze, kurde, tylko i wyłącznie strzelać. No test IQ trzeba było takie fajne, ogólne, żeby każdy wziął udział. No to jest test IQ taki, że muszę, kurde, trafić dobrze, nie? Muszę tylko dobrze trafić. Najgorzej. Davos. No nie, no to już nawet ten. Gdzie znajduje się największa biblioteka? W Czarnym Zamku, Cytadeli? No oczywiście, że w Winterfell. No i widzicie, no nic. Ale beznadzieja, to strzelanina jest teraz, moi drodzy. Winterfell miał być, no na co, no gdzie miał być? To zła odpowiedź jest po prostu. No ale tu już nawet, ja nie mam szans nawet tak na logikę wziąć, nie? Kurczę, może nie oddawać głosu? Nie można oddawać głosu ludowi, no lud wybiera najgorsze rzeczy. Wybrali to, gdy ten, i mi się podoba. Nawet nie umiem wybrać. Nawet nie umiem wybrać, kurczę, który to będzie. Jak nazywa się ostatnia żona Rhaegar Targaryen? Kto ogląda takie rzeczy jak Gra o tron? Serio? Nie macie co lepszego z życiem robić? O! Let's go! Trafiłem! Bardzo dobrze. W jakiej części znanego świata leży wąskie morze? No, jakby... No, oczywiście, że na wschód od Westeros, no, przecież wiadomo, no, każdy to wie. Nice, dobrze, dobrze, ogarnięte, moi drodzy. Dobra, piłka ręczna, Metal Gear, zombie, celebryci, Harry Potter, ekologia. No i super, albo celebryci. No nie wiem, cokolwiek, tylko nie jakieś gówno znowu. Harry Potter. Kto zabił Cedrica Diggory'ego? Ja nie mogę z wami grać, moi drodzy, bo jesteście po prostu beznadziejni. Cedrica. To był, no widziałem, Peter Pettigrewin, no. Pettigrewin, no. Dziękuję bardzo, Breter. Dziękuję, Jezu, dziękuję. 5 subskrypcji. Jaki gatunek z boka wylosował Wiktor Krum podczas treningu trójmagiczne? Jezu, nie wiem, kurczę, nie wiem. Chiński ogniomet. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Jak brzmiało hasło do wieży Gryffindoru w czwartej części? Nie był cytrynowy sorb. Bania Luki. No bania Luki, oczywiście. Pan Clay, dzięki wielkie. Oh my god, najgorzej. Najgorzej. Cytryna. Nie wiem, ja na Harrym Potterze tyle, co oglądam tego. Jak zginęła matka Luny? Matka Luny żyje. Utonęła w rzece. Mówiłem śmierciożercy. Jak zginęła z moczą ospę. Nie wiem, tu pod ten... On widzisz, na eliksira, no właśnie, no. Eliksira, kurczę, zrobiła, no. Co za pytaniem. No muzyka z 60 sekund, czy mi się wydaje? Nie, nie. Jak miał na imię ojciec Luciusza Malfoya? Oh my god. O, ojciec Luciusza Malfoya. Nie wiem. O! Trafiłem. Super. Super sprawa. Niech zazwyczaj w prezencie. No właśnie, bardzo ładnie podziękujcie. Czy Draco na ramieniu miał mroczny znak? Miał w książkach i ekranizacji nigdzie nie było mowy o mrocznym znaku Dracona. Miał tylko w, tylko w książkach. No, miał zarówno w książkach, jak i ekranizacji. Dobra! Ja nawet nie... Jestem z 0 punktów, moi drodzy. Najgorze. Dobra, pobudka umysłu, skoki narciarskie, Mass Effectik. O ja. Kulinaria. Dobra, weź pobudka umysłu. Chodźcie, pobudzimy nasz umysł. Trzeba trochę ruszyć. Tutaj normalnie umysł musi być ruszony. Let's go. Mass Effectik, Kokczęp. Fale akustyczne o jakiej częstotliwości są słyszane dla człowieka? Hiperdźwięk, czekaj, fale akustyczne o jakiej częstotliwości? Ultradźwiękowe dźwięki słyszalne. Ale ty pod... To dźwięki słyszalne, no. Ale kurczę, nietrafione, najgorzej. Dobra.
kto jest autorem teorii względności? Teoria względności, moi drodzy. No to oczywiście to był Isaac Newton przecież. On to w XVI wieku ogarnął. Więc tak, no. Boże. Pobudka umysłu. Co oznacza ostatnia literka S w skrócie HTTPS? To jest protokół secure. Nie safe, tylko secure. Ile średnio waży ludzkie serce? O mój Boże, ile może ważyć? 350 gramów. 450, ja bym powiedział coś na zasadzie 350 gramów. 275, dobra, byłem blisko. Byłem blisko, trochę. Najgorzej. Ile waży ludzkie narzędzie? Telewizyjnie obchodził obrzędy poniedziałku wielkanocnego. Poniedziałek wielkanocny. O, Francuzi, Słowianie, Germanie? No, poniedziałku wielkanoc... Słowianie, no bo to wielkanoc. Poniedziałek wielkanoc. Myślę, tak. O ile zwiększa się suma kątów z każdym dodanym kątem w wielokącie? Wielokąt. O mój Boże. Wielokąt. Ile ma wielokąt? Tym głąbem po prostu. 180, bo wiele... O my god, jakie jestem łbem kanciatym totalnie. Oh my god. Koniec gry. Twoje miejsce, moi drodzy, zostałem. Moi drodzy, moje miejsce jest idealnie po środku. Jestem miernota. Miernota środkowa. Ale to tylko, moi drodzy, dlatego. Tylko i wyłącznie, moi drodzy, dlatego, że kurczę, po pierwsze, ci tutaj cheatowali, bo chcieli się po prostu pokazać i być śmieszni. A kurczę, a reszta to widzicie, no, a ten tutaj też w ogóle dwoju. Go next. Oh my god. Dobra, czekajcie, zagraj jeszcze raz. Dobra, czekajcie, czy ten. Chce ktoś wbić jeszcze? Come on. Zagraj jeszcze raz! Pozdrawiam, Nexus Live, ale to było głupie. Nigdy więcej takich quizów. Tego nie wrzucamy. Tego nie wrzucamy, bo źle na nim wyglądam.